54 i Grzegorz Molenda 59-55. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Divo! Telewizja Polsat. Dla kanału Pasja Sportu Walki Jakub Surma, a moim dzisiejszym gościem jest Dariusz Skop po dosyć mocnym i intensywnym pojedynku z reprezentantem, przypomnij skąd Anglii. Z Anglii. Tak, z Anglii. Mocny zawodnik, jak się czujesz po walce? Wiedziałem, że to będzie mocny zawodnik, sparował z Chrisem Blasem Smithem, z Antonem Joshua, także ma w Anglii naprawdę topowych sparring partnerów. Wiedziałem też, że jest dynamiczny, natomiast do tej pory jego walki były ze słabymi przeciwnikami, więc mógł ich dosyć szybko skończyć. Moja taktyka była taka, żeby go jedną, dwie rundę pozwolić mu boksować na wysokiej intensywności i później starać się go zacząć przełamywać. Były jakieś kontry, które ładnie wchodziły, natomiast mi później też trochę zabrakło sił, bo jednak bił mocno, nie bił też na jedno tempo, trudny zawodnik. Także dałem z siebie wszystko, ale dzisiaj był lepszy. Zauważyłem właśnie, że robił takie zrywy momentami, troszeczkę tak jakby usypiał i w pewnym momencie tam seriami próbował strzelać. W przedostatniej rundzie zdawało mi się, że cię podłączył. Czy dobrze zauważyłem, że troszeczkę chwiałeś się na nogach, zarzucił cię czasami? Myślę, że z 3-4 razy można tak policzyć, gdzie mi trafił bardzo czysto, ale ustałem ten cios, nie byłem ani przez chwilę zamroczony, natomiast gdzieś tam delikatnie te nogi szukały gruntu. Wiadomo, to są dziesiątki, ważymy ponad 90 kg. Niektórzy kruzerzy biją mocniej niż ciężcy, dlatego że po prostu jest dynamika. Tu nie chodzi też o kilogramy, jest przyspieszenie w krótkim czasie. Także parę razy mnie mocno trafił, nie mogę zaprzeczyć. Zaskoczył mnie pozytywnie, pokazał więcej niż się spodziewałem. Również na tle tego zawodnika dobrze się pokazałeś, miałeś swoje momenty, gdzie pracowałeś na nogach, próbowałeś ciosami prostymi, długimi ciosami prostymi zaszachować swojego przeciwnika. Tak, no też taki był plan, żeby trochę go wybijać z rytmu tym lewym prostym i ten lewy prosty na lewy wchodził, natomiast mi trochę brakło mocy jednak. 3 tygodnie przed sparingami miałem naprawdę takie mocne przygotowania. I ten drugi tydzień przed walką zrobiłem tylko 2 sparingi, bo no jednak moje ciało to odczuwało i tak naprawdę ten przedostatni tydzień był taki bardzo luźny, w ostatnim praktycznie nic nie trenowałem. Trochę źle rozłożyłem siły do przygotowań, no natomiast no, co by nie mówić, był na pewno dzisiaj ode mnie lepszy, zasłużenie wygrał. Wspomniałeś, że twoje ciało to odczuwało. Jesteś kawał chłopa. Jak właśnie łączysz tą karierę zawodową z życiem prywatnym, z pracą? To znaczy ogólnie prowadzę treningi bokserskie we Wrocławiu i w Sobótce, także mam dosyć dużo wolnego czasu, potrafię sobie go dobrze wygospodarować. Nie był Devon najmocniej uderzającym zawodnikiem. Dobra walka. Dzięki również. Jest też w kontakcie. Na pewno najmocniej ze wszystkich do tej pory sparowałem z wieloma zawodnikami, no to jest jednak Michał Cieślak. Michał Cieślak po prostu urywa głowę. Tam moment zagapienia, jeżeli z Michałem przyjął takie 3-4 ciosy. Nie mrugać. Nie mrugać, bo to no, nie ma sensu. Natomiast Devon bije też całkiem mocno, go dał powyżej średniej na pewno. Rozumiem. Jak ogólnie przygotowywania do walk w boksie zawodowym, bo jednak ten boks zawodowy rządzi się swoimi prawami, jest no, profesjonalnym boksem i wymaga faktycznie profesjonalnego podejścia. Tak, no tutaj mam szczęście, że mieszkam we Wrocławiu, to znaczy w Sobótce teraz. Z Mateuszem Masternakiem mamy kontakt cały czas, pomagałem mu zresztą w przygotowaniach do walki z Chrisem Blasem Smithem, te początkowe etapy sparingu. Jest Oskar Wierzejewski, są chłopaki z Royal Boxing, Łukasz Baranek, Adrian Bacik, Nazar tak samo.
Tutaj też nawet z Piotrkiem Wilczewskim zrobiliśmy sobie kilka rund. Piotrek mimo 46 lat na karku jest naprawdę świetnym zawodnikiem. Wiadomo, żeby się poruszać. Z Damianem Knybą wiadomo, że to nie są już takie przygotowania typowo pod Dworna. Natomiast zawsze to jest coś, z każdego sparingu można coś wyciągnąć. Także wspomniałeś, że tutaj sztab, jeśli chodzi o twoje przygotowywania, każdy chętnie ci pomaga. Naprawdę no, z bardzo dobrymi zawodnikami sparujesz i ten poziom jednak no, nie może odstawać. Musisz dorównać swoim sparring partnerom, którzy w dużej mierze mogą mieć również większe doświadczenie w boksie zawodowym od ciebie. No, tak, jeżeli chodzi tutaj o sparingi, to naprawdę sparowałem z topowymi zawodnikami w swojej wadze. Od Krzysztofa Włodarczyka, Michał Cieślak, Mateusz Masternak, Isaac Chamberlain, Jack Massey, wiadomo, walczył z Josephem Parkerem, kto tam jeszcze, Czechy. Wasil Dukar, także naprawdę tych sparring partnerów mocnych, też ściągnęliśmy takiego Łotysza chłopaka do nas, Milan Zwolkows. Naprawdę sparring partnerów nie brakuje, wystarczy się umówić i tutaj naprawdę wszyscy sobie pomagamy i tak trzymamy formę. Jak widzisz swoją karierę na dłuższą metę? Jak to u ciebie wygląda? Są jakieś plany? Wybiegasz w przyszłość z planami? No tutaj zrobiłem tą walkę, natomiast myślę, że będę współpracował z menadżerem od Dworna Millera. Myślę, że następna gala tutaj Tomasza Babilońskiego też postaram się zaboksować i postaram się też lepiej przygotować. Ostatni start miałem w kwietniu zeszłego roku w Czechach. Ile ogólnie masz stoczonych na boksie, w boksie zawodowym? 12 walk, 7 wygranych, 5 porażek. No jestem, wydaje mi się, że jestem takim solidnym, jakby to powiedzieć, nie chcę mówić testerem, ale zawodnikiem, który nie przewraca się po pierwszym czasie i na pewno sprawdzę tutaj niejednego, komu się wydaje, że... Chłop walczy i chce walczyć, tak? Tak, natomiast myślę, że jeżeli podniosę częstotliwość startów, to jednak też jest trochę inaczej, dlatego że walczymy w 10-uncowych rękawicach, na sparingach mamy... jest inne uderzenie. Tak, jest inne uderzenie, inna powierzchnia uderzenia, inna powierzchnia do blokowania, inna do uderzenia jest trochę... Ten boks mniej się przyjmuje na gardę w porównaniu do boksu tutaj, jeżeli chodzi o sparingi. Także myślę, że częstotliwość startów tutaj zaważy. No i muszę coś wycisnąć z tego, bo nie ukrywam, wiek goni, ale cały czas się trzymam w dobrej formie fizycznej. Myślę, że jeszcze trochę powalczę. Wspomniałeś na początku wywiadu, że też prowadzisz treningi. Jak zaczęła się twoja taka pasja sportu walki dla kanału Pasja Sportu Walki? Ojejku, w ogóle zaczęło się tak naprawdę od pływania. Rodzice mnie wysłali do szkoły pływackiej. W międzyczasie trenowałem pływanie i piłkę nożną przez jeden rok. Później zostałem przy pływaniu. Kiedy skończyłem pływanie, 3 miesiące koszykówki, 2 lata taekwondo, później pół roku boksu, później jakaś siłownia i tak naprawdę od chyba 2012-2011 roku tak w Gwardii Wrocław zacząłem boksować. W 2013 roku jeszcze w międzyczasie w Royal Boxing też boksowałem. Później wyjechałem do Anglii, gdzie w South Moreton Boxing Club, to jest mój klub, gdzie najwięcej trenowałem, spędziłem 9 lat. No i jestem tak naprawdę. Mówię, będąc w Anglii naprawdę poznałem wielu ludzi z tych, powiedzmy, pierwszych stron gazet, tak sparowałem tak samo z naprawdę już topowymi zawodnikami, więc to cała moja przygoda bokserska. A w boksie olimpijskim rywalizowałeś, w boksie amatorskim? Tak, natomiast moja przygoda była krótka, też miałem chyba 12 walk i też jakiś bilans podobny, typu 7 zwycięstw, 5 porażek, 1 remis, coś podobnego. Jakaś rywalizacja na krajowym podwórku? Mam tutaj na myśli Mistrzostwa Polski. Powiem szczerze, to jest zupełnie inny boks. 3 rundy, a 6 rund czy 8. Ja wolę boksować więcej rund, dlatego że no, 3 rundy to jest tak naprawdę sprint. Od razu sprint. Tak jak tutaj został boks, bokserzy zawodowi zostali dopuszczeni do olimpiady, było podejrzenie, że zdominują ringi olimpijskie, czyli te 3 razy po 3. To jest zupełnie inny sprint, sport. Tak samo jakbyśmy 400-metrowca dali do zawodników, którzy biegną na 100 metrów, no ten 400-metrowiec nie ma szans. Może się dobrze zaprezentować, natomiast tu jest tylko 3 po 3. Oni idealnie są w stanie przez te 3 rundy po 3 minuty dać się wszystko, a natomiast zawodnik, który walczy po 10-12 rund, już musiałby się mocno przestawić. Co teraz? Odpoczynek, regeneracja, delikatne roztrenowanie, żeby też się nie zastać, czy jakieś inne plany na horyzoncie? No na pewno teraz chwilka odpoczynku. Nic tak naprawdę mi nie jest, bo ja zazwyczaj z walk wychodzę prawie tak jak wchodzę. Teraz pewnie jakieś tam ślady są delikatne, coś tam może widać. Obciachki są zawsze, natomiast nic mi nie jest. Na pewno tutaj kilka dni sobie odpocznę, a później zabieram się do treningu i też postaram się już jakiś start następny zaplanować i wypaść o wiele lepiej.
Tak porozmawiać, pewnie będziesz rozmawiał ze swoim menadżerem na temat kolejnych pojedynków. Czy masz już jakiegoś takiego przeciwnika, z którym faktycznie chciałbyś się zmierzyć, czujesz się na siłach, że mógłbyś dać naprawdę konkretną walkę? Nie, no to nie jest mi o tym mówić. Ja mogę powiedzieć, z kim mi się dobrze sparowało i z kim dawałem równe sparingi. Natomiast no, moja pozycja tutaj, żeby sobie wybierać zawodnika, no nie mam tak naprawdę podstaw do tego, bo na arenie międzynarodowej, międzykrajowej nie stoję wysoko. No są zawodnicy dla mnie tacy pode mnie, którzy są dosyć silni, ale dosyć wolni, więc nie obawiam się ich siły, natomiast moją intensywnością mógłbym z nimi wygrać. Na tą chwilę, z kim będzie pojedynek w sensie zaproponowany, myślę, że będę wychodził po jakimś krótszym rozpoznaniu. Czego możemy Ci życzyć na dalszą karierę? No przede wszystkim wytrwałości i więcej startów, bo mówię, te 3-4 starty chciałbym robić i później gdzieś sprawdzać się z zawodnikami, którzy gdzieś tam się zaczynają dopiero pchnąć w tym boksie zawodowym. No i mówię, 6-8 rund to takie dla mnie jest minimum, oczywiście poniżej 6 to nawet nie przyjmuję takich ofert, bo 4 rundy to jest jednak też sprint i no nie jestem w stanie pokazać takiego boksu, do którego już od wielu lat trenuję. W takim razie wytrwałości, więcej startów, a od siebie osobiście dużo zdrówka, bo jednak ten boks to jest dosyć kontaktowy sport i zdrowie jest najważniejsze. Także wszystkiego dobrego, powodzenia dla kanału Pasja Sportu Walki. Mogę jeszcze pozdrowić kogoś? Oczywiście, proszę bardzo. Pozdrawiam oczywiście Oskara, który tutaj mi pomógł w przygotowaniach. Magdy z Kubą, którzy przyjechali, wspierają mnie tutaj, moja mama tak samo. Klub South Marathon Boxing Club, który rozpocząłem z nim przygodę. Piotra Wilczeckiego, bo też mi pomagał w przygotowaniach trochę. Chłopaków z Royal Boxing Team. I to tak naprawdę chyba tyle. Jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam. W takim razie pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Oddajemy głos do studia. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.